Kupiłem sobie drugi zestawik kaczora Donalda. Zrobiłem sobie z pierwszego taki samolot w różnych wariantach. Zobaczycie to później. Nie będę wam unboxował, recenzował czy coś tam. Po prostu kupiłem go, bo uważam, że się opłaca. Nie lubię kupować ludzików. Tutaj jest sporo części za 10 zł. W tym unboxingu właśnie pokażę te wszystkie części i pokażę, ile zostało części zapasowych. W tym przypadku było ich tyle. Tu może być inaczej. Zatem bierzemy sobie, wysypiemy. Chciałem przed nagraniem przeciąć ten, ale mi nie wyszło. Wysypujemy. Szybko, szybko, bo czasem się coś podzieje. Tak jak to ma wyglądać. Instrukcja. Będziecie sobie mogli zbudować sami ewentualnie. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Teraz ja go zbuduję. Pokażę, ile części zostało. No i modelik jest gotowy. Tu jest moja alternatywa. Jedna z wielu. A to części, które zostały, o dziwo, są dokładnie takie same. Tu z pierwszego zestawu, tu z drugiego. Na YouTubie widziałem, że trochę inaczej co niektórym wypadło. Ale ja kupowałem w tym samym kasku, więc może dlatego. Z tego oto zestawu, z kaczora Donalda, zrobiłem takie alternatywy. Trzeba użyć dużo wyobraźni, żeby to zobaczyć. To jest pierwsza z nich. Gdyby to było w innych kolorach, to by było pewnie łatwiej. Ale pierwsza z nich to jest ten pojazd Gwiezdnych Wojen, co oni się tak ścigali. Przed sobą miał tutaj inna opcja. I to mamy tutaj samolot. Tylko nie te skrzydła dałem. Bo to idzie na odwrót. Taki samolot. Trochę dziwny, ale no, lepiej nie będzie. W sensie w tej konfiguracji. A następna, no to jest, następna to jest taka łódka. Taka szybka, co pływa po wodzie, takie. Nie zapomniałem, jak to się nazywało, ale tak szybko pływa po wodzie i skacze. Tu mamy te. Tu jest silnik. Można sterować tymi. Tak to jest zbudowane. Tu mamy schodki. Tak naprawdę od tego modelu się wszystko zaczęło. Te wszystkie modyfikacje. I reszta to jest po prostu abstrakcja. Widzicie, przełożyłem sobie to tu. Powstał samolot. I to potem jeszcze przekładałem gdzieś. I wtedy mi powstało jeszcze coś innego. Taka łódź podwodna, tylko już zapomniałem gdzie. Muszę sobie przypomnieć. O, to było coś takiego. Taka łódź podwodna. Co tu ma? O. Może się tutaj nurek chwycić, powiedzmy, albo w ogóle, że siedzę w środku i to tam płynie pod wodę. I później zrobiłem właśnie tego. Później zrobiłem właśnie tego. Przypomniał mi się ten z Gwiezdnych Wojen. No i statek. W sensie taki samolot. O. Nie, coś mi nie idzie za bardzo.
6. Zrobiłem kilka takich alternatyw do tego zestawu. Trochę się pobawiłem i trochę się jeszcze będę bawił. Tu jest pierwszy alternatywa. Taka łódź podwodna, co nurkuje tak. Eksploruje podwodną powierzchnię. A tutaj, jak się przeniesie klocki, przy odrobinie wyobraźni, mamy ten z Gwiezdnych Wojen, tylko kolory są nieodpowiednie. Ten ścigacz taki, co mu się ruszały, te leci. Następna forma to jest taki samolot. Tutaj o. Trochę dziwny, a powiedzmy, że jest. Taki sobie samolot. A następna forma, gdy się przełoży i się nie rozwali. To mamy taką bardzo szybką łódź, co pływa i tak skacze, tak puf po falach. Tu jest schodek, żeby wejść. Tak to się prezentuje. Można skręcać tymi. I dużo takich pośrednich form by na pewno wymyślił jeszcze. Jeszcze coś takiego mi wyszło. Kolejny wariant, tylko że tu jest taki problem, jak ze wszystkimi, że to po prostu są złe kolory. Jakby było ze Star Warsów, to by na pewno fajnie wyglądało. Czyli z tych szarych klocków. Można powiedzieć, że to kosmiczny jakiś statek, albo jakiś samolot. Albo ewentualnie, jak się go odwróci w tą stronę, to jest to jakiś robot. Taki kosmiczny, który na tych śmigiełkach potrafi się unosić. Przebudowałem kabinę. Teraz też wyszedł mi jakiś podwodny dziad. Na razie pokażę dookoła. I on sobie tak pływa pod wodą. Tu się potrafią ruszać te. Dość w sporym zakresie. Aż tak tu może pójść w tą stronę. I aż tak do góry w tę stronę. Myślę, że nawet fajne. Alternatywa to jest w sumie to samo, tylko przełożyłem tu i to się już nie może ruszać, ale w sumie tak trochę lepiej wygląda. Jakby tak pływał. Trochę tak wtedy masywniej wygląda. Następny wariant też jest dość ciekawy. Coś takiego. Trochę może tutaj ruszać tym, żeby coś nie, a nie, nawet spłynę jakaś. Teraz coś takiego. To znaczy unikam tego typu konstrukcji, żeby te były u góry, te braki stosów. No to wyszło nawet fajnie. Tak to wygląda od spodu. Pod takim przechyłem. Dość ciekawa konstrukcja moim zdaniem. Też taka łódź podwodna. I
jest znowu praktycznie to samo, tylko ze silnikami z przodu. Też przypomina bardziej taki już Star Warsowy wtedy. Zobaczę, jak to wygląda, jak się przełoży w tę stronę. Żeby zaoszczędzić czasu. I tak się prezentuje. Tak jest chyba lepiej. Wygląda tu jak taka obudowa tego korpusu. No, tak jest zdecydowanie lepiej. Też mi się podoba. Tutaj to zaoszczędzenie czasu zrobiłem niesymetrycznie. Tak by to wyglądało, jakby były z tej strony te. Tak to by wyglądało, jakby były z tej strony. Tu zaś znowu mamy skierowane to do góry i tą stroną. I myślę, że wygląda najlepiej z tej wersji, co jest na dole tutaj. Ale to, co było u góry pochyłe, jak było, mi się najbardziej podobało. Kot mi zwalił na podłogę model, więc powstała zupełnie kolejna koncepcja, odmienna od innych, inna kabina, silniki w ten sposób, tak wygląda, tak od spodu, tu jest silnik, tu skrzydła, tak sobie lata. Normalnie samolot albo wodolot. Trochę przypomina. Może mu się też odczepić tutaj to. Tutaj ten przód. Też przypomina wtedy nawet dość fajny samolot. Z takich dziwnych rzeczy. Można mu to jeszcze doczepić tu. I wtedy nie przypomina nic. Ale jest przynajmniej ze wszystkich części zrobiony. Wyszło z kadru. Może najwyżej jakiś, że tu staje ludzik z technik. Sobie tu. To jest dla niego jetpack do góry. Moja wyobraźnia chyba nie zna granic. Kolejny statek, tym bardziej taka łódź podwodna. Płynie sobie w dół. Tu ma stateczniki. Tak od spodu wygląda. Od razu następna transformacja. Czyli taki statek. Trzy silniki tu, chociaż to nie jest za ciekawe, ale jak się da do tyłu, to już wygląda ciekawiej, sensowniej. Jeszcze można na przykład tu przełożyć, zamienić miejscami. Tam lepiej to wyszło. A w ten sposób zmienić miejscami też jest ciekawe. Dajmy to się tutaj. To można tu. Teraz już wygląda prosto. Nie można powiedzieć, że teraz to już jest samolot. Tutaj kolejna łódź z napędem turbo, jakimś tam przyszłościowym, gdzie wirniki wirują równocześnie. Dzięki temu tworzą ciąg.
Ewentualnie może być klasycznie. Czy można przewrócić domyślne ustawienia. To może pływać sobie tak. Kolejny raz zastosowałem dwa rozwiązania na jednym modelu dla oszczędzenia czasu. Tutaj jest tak, a tutaj jest tak. Tak wygląda od spodu. To jest zupełnie inny model. Oglądam tylko z przerwami. Tu jest wersja ze skróconym przodem. Nie wiem, czy wygląda lepiej, czy gorzej. Jak dla mnie wygląda trochę bardziej solidnie, czyli lepiej. Zostawiłem te dwie wersje, że może wyglądać tak, albo tak. Tak wygląda moim zdaniem trochę agresywniej, więc ciekawiej. Tak samo dalej może ruszać tymi wirtkami. Kolejny podpadel. Niestety się śmigła tu nie kręcą, ale wygląda nawet nieźle. Wraca się na stole nawet. Można te śmigła przenieść tu, żeby się kręciły. Ale moim zdaniem wygląda to kiepsko. Ewentualnie są różne wersje tego jeszcze. Typu można przeciągnąć o jedno, o dwa. Wypadł mi ten. Ale jednocześnie na to skoro wypadł, to pokażę inne wersje już. Że można się silnie jakoś zapiąć. Do tego też chyba jakoś to będzie wyglądać. To się czasami kiepsko trzyma, ten klocek. Będzie przyłożyć. Tu jest wada Lego, myślę. Czy tu kiepsko trzyma? Coś takiego. Nie wiem, nie podoba mi się. Można, nie wiem, przyłożyć tutaj jeszcze te skrzydła. Pozamieniać to stronami. I znowu mamy coś innego. Ten nie jest aż taki zły. Można wrócić całkiem. Przecież mamy coś nowego już. Śmigła się obracają. Można przełożyć śmigła do przodu. Jednak nie można. Blokuje go ten. Ale można spróbować włożyć w to. Zrobię cięcie. Nie wiem, jak ja to przedtem zrobiłem, że jakoś wsadziłem te dwa i trzymało się i nie wyskakiwało. I teraz za każdym razem mi wyskakuje. Nawet jak wezmę ten, przedtem właśnie tak było. O. Jak próbowałem na nagraniu, to się nie chciało trzymać. Wsadzam te dwa i ten jakoś trzyma. Tutaj nie chcę trzymać.
tu właśnie nie chce. Tutaj się trzyma i ten też się trzymał. To jest to, co chciałem nagrać przed tym, zanim napotkałem trudności, że mi te klocki sprężynowały. Nie wiem w sumie, jak ja to robię, że mi się to udaje. Czasami wychodzi, czasami nie wychodzi. Nie wiem, od czego to zależy. Tak się trzyma dość dobrze. Za chwilę później nie chcę trzymać wcale. Też tak fajnie wygląda. Już to rozszyfrowałem. Sekret polega na tym, że gdy mamy te dwa, tu jest ta końcówka, tutaj ta końcówka, bierzemy to, wkładamy tutaj i trzeba to pchać jak najmocniej do tej krawędzi. Teraz mi coś nie wychodzi, ale jak patrzę z drugiej strony, to mi lepiej to wychodzi. Najpierw wkładam tutaj to, potem wpycham tamtego, próbuję przyblokować tym. Przed wizją mi to szło, wychodziło cały czas. Jak testowałem. Aha, błąd. Trzeba ciągnąć do siebie. Czyli jeszcze raz. Bierzemy to. Tam wkładamy. Ciągniemy do siebie. Też sprężynuje. Nie wiem. Teraz znowu docisnąłem. Się trzyma. Trzeba poruszyć w tej i wtedy jest. Można dołożyć wtedy to. Upadła, ale się nie rozłączyła. Następne wymyślone na szybko. To mamy taki samolot. No bo też może być podwodna. Można odgiąć skrzydła. Też wtedy jest coś. Spód dalej taki sam. Ewentualnie. Gdy zabierzemy te skrzydła, te wierniki, czy tam śmigła. Mamy taki samolot, prom kosmiczny. Wtedy teraz już bardziej samolot przypomina. Możemy to dać do tyłu. Z powrotem. Wtedy znowu mamy coś bardziej samolotu podobnego. Tu już bardziej łódko podobnego. I tak się bawię w przekładanie i spora zabawa przy tym jest. Następna wersja, że śmigły poszły tu. Czy znowu można ruszyć tymi śmigłami. Teraz potem znowu skrzydła tu. Zabawa jest od groma. Znowu może wrócić tak. W różnych innych wariantach. Przerzucanie, porównywanie, co by było fajniejsze, co by było lepsze i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy coś takiego już było. Wygląda jak ten ze Star Treka, co oni tam do tych Jar Jar Binksów płynęli. Trochę tak jakoś mi się kojarzy. Chociaż dawno nie widziałem tego filmu.
znowu obracanie, świrowanie. Patrzymy, co jest lepsze. Zamienianie miejscami. Szukanie tego ideału. Obrócenia w sumie wygląda tak samo. Może da się tu. Już jest trochę coś innego. Takie różne paskudy. Kolejne etapy przekładania klocków. Na wizji tego zazwyczaj nie pokazuję, ale na przykład jak mam taki serek, to obracam sobie, patrzę, porównuję, myślę sobie, jakby to symetrycznie wyglądało i wtedy to było fajnie. Tak dwa serki po drugiej stronie, ale potrafię sobie wyobraźnie już to widzieć. Tak samo obracam sobie znowu i też patrzę i też by było nieźle. Tak samo też by było nieźle. Ostrość się nie chcę złapać, ale wiadomo, o co chodzi. Tutaj można sobie, powiedzmy, że tutaj jest silnik, to wszystko, o. Tutaj jest bateria, można sobie ją wyciągnąć, baterię, założyć nową i wtedy znowu można płynąć. No i powiedzmy, że to jest jedna z finalnej wersji, dopracowana taka. Tu są skrzydła. To może być i latający samolot, i podwodny. Tu jest silnik. Tu mamy baterię. Powtarzam to jeszcze raz, bo to wrzucę w osobnym filmiku. Mamy tu baterię. Możemy ją wymienić i można pływać dalej albo latać. Tu się ruszają skrzydła. Może przyjąć różne formy. Śmigła się ruszają. Tu zabudowałem ten silnik, żeby to lepiej trochę wyglądało. Fascynujące jest to, że samo przekręcenie serków powoduje, że charakter pojazdu się zmienia. Tak wygląda na przykład opływowo. Tak wygląda jak jakiś pojazd cywilny. Mogę się przekręcić serki w ten sposób. I tak wygląda wojskowo. Jakby był wojennym statkiem. Oczywiście nie w tych kolorach, bo te kolory mi nie odpowiadają. Ale jakby to było właśnie z szarych Star Warsowych, to by wyglądał jak statek, który się ewentualnie jeszcze coś śmigieł podbył. Coś takiego jeszcze mi wyszło. Tutaj chciałbym sobie na przykład przełożyć jeszcze tu, ale nie chcę się trzymać tu na tym. Na tym jednym się trzyma, nie wiem od czego to zależy. Tu tak ledwo, ale się już puściło. O. Tu się już bardziej trzyma. Różne warianty. Różne warianty i takie tam. Jeszcze coś takiego, ale myślę, że pokazywałem dość podobny, bo to już jeden dzień minął, dzisiaj drugi raz się bawię, znaczy nic nowego nie wymyślę za bardzo. Podmieniłem sobie eksperymentalnie śmigła, żeby był bardziej taki podwodny. Fajnie to wygląda.
ale standardowych też można użyć. Jeszcze pokażę od spodu, jak to wygląda. Po prostu włożyłem tą tubkę na tą tubkę. I było git. A skoro jeszcze mam to. Stare śmigło też chyba będę w stanie podpiąć. Że się nie mylę w tej konfiguracji. I zmieściły się. Czyli też trzeba trochę inaczej. Będę już rozbierał całkiem to i spróbuję wymyślić już coś innego. No, wymyśliłem zupełnie nową koncepcję. Taki samolot, co ląduje w bazie. Tu jest sama baza. Wszystkie elementy użyte razem z bazą. Tak wygląda od spodu, tak od góry. Oczywiście będą różne warianty, ale wiecie, leci sobie, leci. Tak potem ląduje. Ląduje sobie. Ładnie to wygląda w ogóle, jak tak stoi. Ludkowie sobie wtedy wsiadają, wysiadają. No i inna wersja to ścięty przód, też jest fajnie. No i skrzydła. Skrzydła w drugą stronę. Skrzydła w drugą stronę, też to wygląda fajnie. I różne warianty. Tutaj jak śmigło przeniesiesz do tyłu, myślę, że tak ogólnie wygląda najsensowniej i najlepiej ze wszystkiego. Można kręcić skrzydłami, ewentualnie jakby to przeniósł tu. Nie, to jest kiepsko. Jak przeniesie tu. W sumie jakoś to wygląda. Leci. Nawet to wygląda taki ten, że zlatuje. No te frapy. Ewentualnie jeszcze to można przenieść tu, na górę. A nie wygląda to za ekstra. Tak samo można rozpiąć tego. Akurat kompletnie nieco wszystko mi się rozleci. Można po prostu przepiąć ten gładki klocek, przenieść skrzydła i też wtedy na tej platformie wygląda tak znośnie, można to tak powiedzieć, tylko że już jest mniej masywny. Tak samo można poobracać skrzydła, tu akurat w tej formie już lepiej wygląda z tymi skrzydłami tak do tyłu. Można odpiąć przód. To z powrotem tu. Z powrotem przód. I różne warianty. Tak wymyślę coś fajnego jeszcze to. Takie nieprzepinające się to nagram. Spróbowałem wersji ze skrzydłami od spodu. Wygląda dziwnie. Lądować na platformie też nie wyląduje. Wyszło mi takie ukulele, ale raczej kaprawe. Po prostu śmiga zostaje przeniesiona do przodu. Taka szybka transformacja, że można przenieść to. Do przodu. I tu mamy, nie wiem co to może być, ale może powiedzmy, że leci w tę stronę. Wtedy tył jest taki. Teraz ewentualnie zamiast schodków. Może być, że to jest silnik.
Tylko że z drugiej strony jest ten jeden wielki kwadrat. Tutaj mam z wydłużoną konstrukcją. Widać od spodu. Z boku są jak te drzwi. To jest takie coś. Nawet ciekawe wygląda to na tej podstawce, więc mógłby nawet latać nią. Może później to jakoś rozwiążę. Następny model ze wszystkich klocków. Taki samolot. Tutaj w środku, jakby ktoś chciał zbudować, chociaż to wątpię, jest pustka. Taka pustka, o. Też szło tu. I reszta wypełnienia. Ten czarny ślizgacz tu. Potem ta płytka. I serek. I znowu tutaj z wszystkich klasków zrobiłem coś takiego. No, ciekawo myślę, że wygląda. Różne wersje można ze śmigłem zrobić. Przenieść na dół. Przenieść na dół, ewentualnie obrócony na dół. Do przodu. Pierwsza wersja myślę, że najbardziej okazała. Kolejna wersja to jest taki, nie wiem, kosmiczny statek. W innej wersji można mu przepiąć to do przodu. Wtedy jest coś takiego. Jeszcze w innej. Całkiem to. I mamy coś takiego. Też chyba fajne. No i jest jeszcze teraz coś takiego. Myślę, że wygląda bardzo fajnie. Opcja ma taką, że może sobie ten rozsunąć. I też jest na prosto. I maksymalnie do tyłu. Więc powiedzmy, że tak leci najszybciej, gdy ląduje. To tak się składa i se ląduje. Po wylądowaniu rozkłada skrzydła. Łapie nośność. Gdy przyspiesza, leci. Też taki trochę inny. Znaczy obróciłem tylko te. Tak się zmienił. Się złoży, to też trochę inaczej wygląda. Kolejny prototyp, coś takiego.
lekkiego. Ewentualnie. Można dać tu. Co prawda to trochę dziwne, bo się kręci tylko tu, ale może być. Następna wersja to odwrócenie. Znowu coś takiego. Takiego.
według mnie jest najlepiej.